Kiedy zbliżałem się do Pragi, przeczuwałem, że to nie będzie łatwa misja. Segregacja technologiczna, terroryzm, spiski. Ale było tam coś jeszcze, coś niewyobrażalnego. Ale nie uprzedzajmy faktów, jedno jest pewne. Nie prosiłem o te glicze. Od początku czułem, że coś jest nie tak. Zaczęło się od drobiazgów. W kuchni pudełka po pizzy były niespokojne, niczym serwery Illuminati w obecności Snowdena. W biblioteczce jakiś zboczeniec pokleił książki w pakiety. Chciał udowodnić, że nie tylko z czytnikiem e-booków można zabrać kilka pozycji jednocześnie? Mój niepokój się powiększył, kiedy wszedłem do biura mojego szefa i zobaczyłem napięcie na jego twarzy. Poszedłem szukać technika, ale on też nie mógł mi pomóc. Sam miał poważny problem z biurkiem. Nie wyglądało to dobrze. Miasto było podzielone. Konflikt między naturalnymi i ulepszonymi narastał, ale w mroku kanałów wentylacyjnych czaiła się trzecia siła. Ragdole. Początkowo myślałem, że to tylko zwykłe ragdole, ale jednego z nich zdradziły drżące ręce. Próbowałem dostrzec, jak dochodzi do transformacji człowieka w ragdola, ale nie było łatwo. Chciałem z nimi walczyć, ale ich twarze nie chciały przyjmować ciosów. Próbowałem też przesłuchać jednego z ragdoli, ale bydlak nie chciał się dać zaciągnąć w ustronne miejsce. Szukałem innych informatorów. Kostka towarzysząca milczała jak grób. Mimo to trop prowadził do podziemnej manufaktury narkotyku o nazwie Neon. Niestety od chemiczki wiele się nie dowiedziałem. Dopadłem ją, ale pierwszy dopadł ją glitch. Czułem jednak, że zmierzam we właściwym kierunku. Moje domysły potwierdziły zamachy na moje życie. Ktoś nie chciał, abym odkrył prawdę. Najpierw jeden z ragdoli pogroził mi kijem do baseballa. Kolejny informator czekał na mnie w klubie nocnym. Drogę zagrodził mi jeden z okolicznych oprychów. Naprawdę trudno było go wyciągnąć z drzwi. W końcu napotkałem jednego informatora na tarasie. Niestety miał ciężki przypadek Owena Wilsona i nic nie byłem w stanie zrozumieć z tego, co chciał mi powiedzieć. Mogłem tylko skrócić jego cierpienia. W toku śledztwa natrafiłem na znajome nazwisko. Miałem wrażenie, że coś powinno mi ono powiedzieć, ale nie wiedziałem co. Mój kolejny informator utknął w szybie windy i nie mógł się stamtąd wydostać. Skróciłem i jego cierpienia. Groźby się nasiliły, tym razem pogrożono mi bronią palną. Do tego czułem, że jestem obserwowany. Nieufnie spoglądałem na twarze otaczających mnie ludzi, losowych przechodniów, którzy nie mogli przecież nic wiedzieć. A jednak widziałem to w ich oczach. Oni wiedzieli. Sprawa była naprawdę poważna. Stały za tym wysoko postawione jednostki, a to oznaczało, że jedynym miejscem kryjącym odpowiedzi mógł być bank danych Palisade. Musiałem się tam włamać. Udało się. Byłem w środku. Dopadłem jednego ze strażników i próbowałem coś z niego wyciągnąć, ale skubaniec uczepił się drzwi. Walczyłem. I wtedy on też zaczął walczyć. Wykryto mnie. Całe szczęście zdołałem unieść kuloodporne ksero i osłonić się przed ostrzałem. Może i byłem w stanie unieść ksero, ale już wciągnięcie mojej kolejnej ofiary do lekko uniesionego nad podłogą szybu wentylacyjnego okazało się ponad moje siły. Ale w końcu dotarłem do właściwego człowieka. On musiał mieć odpowiedzi. Ale nie dawało się go zaciągnąć do pokoju przesłuchań. Atakowałem go zajadle, ale on zajadle się bronił, rzucał na mnie. W końcu wskoczył na barierkę i ukazał mi swoją grozę w całej okazałości. A potem zeskoczył na dół. Nie mogłem pozwolić mu uciec. Skoczyłem za nim, ale na dole go nie było. Gdzie zniknął? Wystarczył moment nieuwagi, przyczaił się, skoczył. Gdy go dostrzegłem, było już za późno. Nie prosiłem o to.